Patrząc na ten ogród, można by mieć taką refleksję, że człowiek jest jak drzewo, to już właściwie wychodzi od korzeni, no i jak gdyby wraca do korzeni. Natomiast mogę dołączyć z tym, że Zdzisław Szyszka właściwie wszędzie w tych pracach jakby porusza taką biologiczną motywację. Natomiast no nie, no jest to powiedzmy smutne, że już go wśród nas nie ma, ale jakby jego prace, które pozostały, pokazują tą główną taką myśl życia człowieka. Natomiast są pokazaniem dla nas, one nam przekazują jakby tą wielkość artysty poprzez formę, kolor, kształt, ale również poprzez metaforę, którą te prace nam, poprzez przesłanie, które my możemy odczytywać. I ile jest osób oglądających, tak każdy z nas inaczej patrzy na te obrazy, bo patrzy poprzez własne doświadczenia, wiedzę, w danym momencie poprzez nastrój, który w tym momencie jakby jest z nim. No, być w tym miejscu pięknym, w Ratuszu Wrocławskim, nie sposób nie mieć dobrego nastroju. Czujemy się dzisiaj wszyscy, którzy tu jesteśmy, świątecznie, wyjątkowo i tak jakby tutaj Zdzisław z nami był, jakby nam towarzyszył. My dotykamy tego, czego dotykał Zdzisław, dotykamy wzrokiem i przez chwilę możemy się poczuć, że patrzymy jego oczyma na świat, że to on nam coś daje, na co patrzymy tak, jak on patrzył, czyniąc dane dzieło sztuki. Tak naprawdę jest. I on prowadzi mnie, widza, przez swoje życie. Widać tu różne, ale widać same piękne rzeczy. I mogłabym się pokusić o taką refleksję, znając wcześniej Zdzisława, że Zdzisław żył tak pięknie, jak piękne są jego zobrazowane w obrazach, w dziełach myśli, odczucia, jego przesłania. I to, że sam fakt, że zajmował się sztuką, czyli bardzo trudną dziedziną, która towarzyszy człowiekowi od początku, człowiek zawsze chciał się otaczać sztuką, chciał patrzeć na wiatr, na drzewa. Kiedy był smutny, patrzył w dal i widział rzeczy, które często były gdzieś tylko w duszy. I tu widzimy zobrazowanie duszy człowieka, duszy bogatej, duszy kochającej świat i duszy, która jest radosna. Tu ja nie widzę smutku w tych obrazach, mimo że są to barwy pastelowe. Tu nie ma przerysowania, ale tu jest niezwykła dbałość o detal, o symetrię. Każdy najmniejszy element to jest to przejście przez niezwykle uporządkowanego człowieka. Nie ma tu chaosu. Ten świat zamknął, zostawił jako światem takim właśnie pięknym, refleksyjnym i światem zwróconym ku naturze. Stąd te elementy antropomorficzne w jego dziełach, bo my widzimy wiatr, widzimy włosy, ale możemy widzieć gdzieś zwierzę jakieś morskie, którego na co dzień nie spostrzegamy, w tych kształtach rozpoznać. Możemy rozpoznać jakieś takie właśnie zwierzęta, prazwierzęta nawet. Nie wiemy, czy to były lądowe, czy morskie, czy to były morskie, które przeszły na ląd i się zintegrowały z ziemią. Nie wiemy. Ale to wszystko w tych przeczuciach, w tym jakby przesłaniu daje nam Zdzisław. Jest to jedna z piękniejszych wystaw, jakie ostatnio były
we Wrocławiu. Jedna z tych, na które trzeba przychodzić, patrzeć i nie da się stąd wyjść. Nie da się tej wystawy zapomnieć i nie da się wyjść za drzwi w ten świat i od razu włączyć się w ruch, w dynamizm, bo to zostaje w człowieku na dzień, dwa, na kilka, na miesiąc. Zostaje ten obraz, który stworzył nam Zdzisław.